co pan czuje? Rozczarowanie czy satysfakcję, że na przykład wygrał pan to pierwsze głosowanie ze Stefanem Antkowiakiem? Przede wszystkim gratuluję Zbyszkowi, że wygrał, natomiast moje zwycięstwo polega zupełnie na czym innym, także ja jestem szczęśliwy chyba bardziej dzisiaj niż Zbyszek. Wygrałem to nawet nie w kategoriach sportowych, ale byłem minimalnie lepszy od członka zarządu aktualnego, także z czeluści powstaniesz, może tak powiem tylko. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia, Zbigniew Bonik będzie dobrym prezesem PZP? No to, ja to mówiłem już wcześniej. Prezesa i cały związek ocenia się przez pryzmat gry reprezentacji, naprawdę to. Oczywiście, że będzie miał okres ochronny parę miesięcy, no ale potem trzeba dbać o to, żeby wszystko w związku dobrze działało, bo sami siebie znacie dobrze, jesteście pazerni na różne takie niepowodzenia, zwłaszcza w związku, więc wiecie, że będzie prześwietlany równo przez was. A co dalej z panem? Bo mówi pan, że pan wrócił, wydobył się z czeluści. Czy wraca pan do związku? Nie, tego nie wiem. Natomiast wiem jedno, że decydując się na to, żeby najpierw uzyskać poparcie, teraz wystąpić jak jeszcze po takim ataku, jaki był na sali, to uważam, że to jest rzeczywiście dla mnie psychicznie duża sprawa. A nie wyklucza pan powrotu do związku? Znaczy ja powiem tak, dzisiaj rozmawiałem z panią Ewą Pasquel z FIFA, bo mam tam zdeponowany swój dyplom menedżera FIFA w zakresie organizacji meczów piłkarskich i na pewno od piłki daleko nie odejdę, a co dokładnie będę robił, to pewnie kwestia kilku dni.